Cześć, witam wszystkich. Nagrywam dzisiaj pożegnanie z Dangerem. Mam tu nową, piękną maszynę do spawania akumulatorów. Zakupiłem ją za 144 euro z Czech. Maszyna jest oczywiście chińska. Tutaj ma piękne nastawy do prądu i tak dalej, do czasu prądu i tak dalej. Tylko ma jedną zasadniczą wadę. Nie nadaje się do używania. Wywala bezpieczniki. Naciskasz pedał i sru, nie masz prądu. Dlatego maszynę dostałem wczoraj. Pospawałem ją nią jeden akumulator, ale tylko i dzięki wyłącznie temu, że włożyłem do niego trana swojego starego Dangera z lekko dowiniętym, inaczej uzwojeniem. Po prostu na tym uzwojeniu, które miałem wcześniej, nie działało to, trzeba było go na nowo przewinąć. I teraz działa. Ten mały fabryczny pierdółek, za każdym razem co naciśniecie pedał od impulsu, będzie wywalał wam bezpieczniki. Moja rada, nie kupywać tego, chyba że chcecie kupić to tylko po to, żeby uzyskać z niego elektronikę. I tyle. Mi się nie chciało tego odsyłać, a że miałem porządny transformator, to wrzuciłem swój. Właśnie go zamierzamy przykręcić na śruby, żeby się porządnie trzymał. Skręcimy to do kupy. I tak zostanie, że będzie działał na tym transformatorze. Żeby obsługa była wygodniejsza, zdejmujemy jeszcze tą pomarańczową rączkę i możemy sobie na większej powierzchni przyspawywać, nie? W zestawie jeszcze było kilka blaszek, nie wiem, 5 mm szerokie na 10 i kilka drucików udających elektrody, czyli się nic nie zmieniło. Danger dalej działa na drutach tak jak wcześniej. No i jeden bezpiecznik 30-amperowy, 500 V, imbusik do przekręcania blaszek. Porównanie blaszek, te, które zazwyczaj używam, a te połowa grubości. Dobra, także jeżeli nie chcecie przerabiać maszyny, nie doradzam tego zakupu. Chyba że chcecie kupić sobie za stówkę ponad obudowę i elektronikę do odcinania impulsu. Dobra, to pozdrawiam i życzę fajnej zabawy ze swoimi e-bajkami.